grudzień po rajdzie krakowskim rozegrana została druga eliminacja rajdowej samochodowych Mistrzostw Polski 1995, 21 rajd Kormoran, będący memoriałem tragicznie zmarłego Mariana Bublewicza. Dość ciasny termin rozgrywania rajdu oraz niezbyt lubiane przez niektórych zawodników nawierzchnie szutrowe spowodowały, że w imprezie wzięło udział tylko 26 załóg. Bardzo, jesteśmy na rajdzie Kormorana na krakowskim, no niestety miałeś pecha. Jedziesz tym razem z Williamsem, nie ma... Znaczy ja był Williamsem w tym premierze w tym roku. No to po prostu polityka teamowa. I poszkodowany jest Kęska. No w tym wypadku tak, no ale niestety no, tak to bywa w dużych teamach. Jak planujesz rozegrać ten rajd Kormoran? No ciężko coś powiedzieć, no doskonale znasz nawierzchnię, znasz trasę, jest, nie jest to shooter, jest to piach. Ciężko coś powiedzieć, no. Chcemy jechać jak najszybciej, a z drugiej strony bezpiecznym, ale poprzednio też tak mówiliśmy, no, znowu jakaś sytuacja się nadarzyła, musieliśmy atakować i no wszystko się może zdarzyć, no. To jest tak sport, no. Robert Kęska, którego samochodem startował Harry, musiał tym razem zadowolić się rezerwowym Clio 16 V. Pierwsze dwa odcinki specjalne tradycyjnie rozgrywane były na bieżni stadionu w Kamilu Wolskim. Ponieważ regulamin Mistrzostw Polski zabrania rozgrywania rajdów na różnych nawierzchniach, czasy tych wyścigów nie były liczone do ogólnej klasyfikacji. Całość potraktowano więc jako dobrą zabawę, z czego najbardziej zadowolona była licznie zgromadzona na trybunach publiczność. W ubiegłym roku rajd Kormorana wygrał Paweł Przybylski z Krzysztofem Temporysem na Toyocie. W tym roku pojadą oni Fordem Escortem Cosworth i na pewno są głównymi kandydatami do zwycięstwa. Jedyną załogą, która może im zagrozić, są Krzysztof Chłopczyc i Maciej Wisławski, którzy dysponują Toyotą Celicą grupy A. Dodatkowym atutem Chłopczyca jest to, że mieszka w Olsztynie i okolicznych drogi zna doskonale. Jak się czujesz w roli faworyta gospodarzy tutaj na rajdzie Kormorana? Znaczy nie chciałbym, żeby używać takiego sformułowania faworyta. Myślę, że tu jedzie ciągle jeszcze niż Polski, Paweł Przybylski. Mówię faworyta gospodarz. Tak. No, jestem chyba tutaj jedynym zawodnikiem, który stara się robić jakieś wyniki. Oczywiście nie pomijając innych swoich kolegów, którzy też startują. Ale no, ja bym wszystko się na trasie okaże. Dla mnie to jest jeszcze ciągła nauka. To jest znowu pierwszy kontakt z tym samochodem na odcinkach szutrowych, które bardzo lubię. Dobrze znam ten rajd. Także myślę, że to będzie moim atutem. Dużo trenowałeś? Tak. Dużo trenowałem. W zasadzie bardzo dobrze znam trasę. No to ostatnie zmiany trochę pokrzyżowały plany, bo jednak poprzez istoty organizacje ekologiczne, tutaj w cudzysłowie mówię ekologiczne, zostały zmienione. Niektóre odcinki, niektóre jadą pod prąd, drugie dla odmiany są zupełnie nowe, trochę przypadkowe, ale i tak organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Rewelacyjnie przygotowaną trasę. Jeszcze nie widziałem tak przygotowanego rajdu szutrowego. Wszędzie równiarki, wszędzie równe, wszyscy zawodnicy to podkreślają. To jest bardzo ważne. Następnego dnia rajd rozgrywał się już na prawdziwych szutrach. Trasa rajdu w tym roku wynosiła 400 km, w tym 138 km odcinków specjalnych i podzielona była na dwa etapy. Etap pierwszy to 10 odcinków specjalnych rozgrywanych w okolicach Parczewa. Jako pierwszy jechał Paweł Przybylski. Podczas pierwszej pętli udaje mu się wygrać tylko jeden OS, numer 5. Na pozostałych przegrywał Chłopczycem po kilka sekund. Zapowiadała się wspaniała walka tych dwóch zawodników, nie tylko o zwycięstwo w tym rajdzie, ale również o prymat w całym serialu rajdowym w tym roku. Lubiący różne nawierzchnie Krzysztof Chłopczyc wygrywa 4 z 5 pierwszych odcinków specjalnych, wychodząc na prowadzenie z przewagą 17 sekund nad drugim Pawłem Przybylskim. Tutaj mógł zadecydować nawet najdrobniejszy błąd. Te dwie załogi oraz kibice doskonale to rozumieli, co powodowało niezwykle ekscytującą atmosferę. Równie ciekawie rozpoczęła się walka w grupie N. Robert Herba przegrywa pierwszy z tego dnia specjalnie rzutowany specem o 1 sekundę. Następne OS-y idą mu już nieco lepiej i pod koniec pierwszej pętli ma 3 sekundy przewagi nad swoim najgroźniejszym rywalem. Wiesław Stec i Artur Skorupa pokazują, że stać ich w tym roku na bardzo dobre wyniki. Zajmują drugie miejsce w grupie N i czwarte w generalce rajdu.
Hering i Barbara Stępkowska dysponują samochodem z napędem na jedną oś. Wysokie umiejętności i doskonałe przygotowanie samochodu powodują, że plasują się oni bardzo wysoko. Ale szybciej od nich jadą ich koledzy z zespołu Waldemar Westkop i Aleksander Dragon. Pięci odcinka specjalnych są szybsi o 4 sekundy. Wielkiego pecha miał Bogdan Ludwiczak, który na piątym osie omijany grupą bezmyślnych pseudoekologów uszkodził pół oś w swojej eskorcie. Ponieważ inne załogi również miały w tym miejscu problemy, organizator postanowił anulować ten OS. Bartłomiej Baniowski z Tomaszem Czopikiem startowali samochodem, w którym z konieczności pracował seryjny silnik z auta treningowego. Na OS-ach zajmowali miejsca od 8 do 9. Romuald Hałas plasował się na trzecim miejscu w grupie M, nie zagrażając zwykle dwóm pierwszym załogom, do których stracił zwykle po kilka sekund na odcinku. Marek Sadowski i Dariusz Dekuczyński powiększyli zespół Toyota Castro z Tomil Olsztyn, zasiadając za sterami M-grupowej Toyota Celiki. Piotr Świeboda i Marina Wiechowska wystartowali przygotowanym na dzień poradnym M-grupowym Opel Kadetem. Robert Kępka z Klaudiuszem Rakiem dysponowali najsłabszym z samochodu zespołu Renault ELF Polska. Janusz Kulik i Dariusz Burka w pięciu OS-ach tracą do prowadzącego w klasie Piotra Świebody 18 sekund. Michał Rej zajmuje na pierwszym OS-ie drugie miejsce w M3 mimo przebitej opony. Na następnych OS-ach nie było już tak dobrze. Bardzo efektownie prowadzili swoje samochody kierowcy Cinquecento. Kolejność po pierwszej pętli jest następująca. Pierwszy Sikora, drugi Gadomski, trzeci Pawluczuk. Koczur wycofuje się po awarii silnika na pierwszym OS-ie. Paweł Przybylski nie może znaleźć recepcji na pokonanie Hołowczyka. Drugą pętlę pokonuje wolniej od swojego rywala i mimo wygrania dwóch ostatnich OS-ów pierwszego etapu oddala się od niego o kolejnych 8 sekund. Krzysztof Hołowczyk i Maciej Wysławski wszystkie zachwycają swoim dynamicznym stylem jazdy. Na razie nie popełniają błędów i swoją przewagę powiększają do 26 sekund. Ciekawa walka toczy się natomiast o prymat z grupy M oraz o trzecie miejsce Daniela Ferajdu. Robert Herba odskakuje od Steca, powiększając przewagę do 13 sekund. Narzeka na zbyt nisko ustawione zawieszenie. Wiesław Stec i Artur Skorupa dzielnie walczą o wyższą pozycję. Wygrywają sobą 2 z 5 OS-ów w drugiej pętli. Na piątej pozycji w generacji i pierwszej w Polsce na mecie pierwszego etapu znajduje się Waldemar Deskocz na Renault Clio Williams. Bogdan Hering na ostatnim tygodniu na odcinku specjalnym wypada z drogi i demoluje przednie zawieszenie swojego samochodu. Lekkich obrażeń doznaje również Barbara Stępkowska i załoga musi wycofać się z rajdu. Domniałem cała wyniosła szybko, mimo to nie zbliża się do prowadzących grupy M Herby i Steca. Marek Sadowski oswaja się z nowym samochodem. Kończył pierwszy etap na czwartym miejscu w grupie M, przegrywając z Romualdem Hałasem niecałą minutę. Robert Kępka po wycofaniu się Heringa zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji aut przednionapędowych, przegrywając doskoczem zwykle około 10 sekund na OS-ie. Janusz Kulik jest drugi w klasie, tracąc do prowadzącego w N3 Piotra Świebody 27 sekund. Jarosław Kineles najpierw gubi na chopie dodatkowe reflektory, a później łapie duże spóźnienie na skutek awarii pompy paliwa i zostaje wykluczony z rywalizacji. Etap drugi, który odbył się następnego dnia, liczył 10 odcinków specjalnych, w tym 2 super OS-y na lotnisku w Gryźlinach. Wystartowało do niego 21 załóg. Odcinek specjalny Dajtki Kortowo był bardzo ciekawy, że był na wydobycie oraz skrót, z którego skorzystało kilku zawodników. Bardzo ciekawie wyglądały jego wyniki, kiedy na trzecim miejscu znalazł się Piotr Świeboda, a na czwartym Waldemar Malinowski. Podobnie było na OS-ie 14, gdzie trzecie miejsce zajął Waldemar Malinowski, a czwarte Krzysztof Wołkowyski. Nadzwyczajne czasy zostały oficjalnie zatwierdzone i pokrzywdzonych konkurentów pozostawiono na lodzie. Tymczasem swoją przewagę nad Stawem Przybylskim spokojnie powiększał lider rajdu Krzysztof Połowczyc. Wygrał wszystkie OS-y pierwszej pętli drugiego etapu i spędził kilka sekund na każdym OS-ie. Początek drugiego etapu umacnia Roberta Hergę i Andrzeja Gruskiego w pierwszym miejscu w Wence i trzecim w Generalce. Wiesław Stec, mimo starań, nie może dorównać Robertowi Herbie, który poprawił swoje zawieszenie
startowym okazał się dla Waldemara Łopocza OS 13. Chwilę po przejechaniu hopy uszka za skrzynią biegów i odpada z rajdu. Natychmiast korzysta z tego Romuald Hałas, który wstępuje na 500 i Marek Sadowski ma kłopoty z samochodem i po przejechaniu Super OS w Geźlinach wycofuje się z rywalizacji. Po odpadnięciu wyskocza Robert Kępka samotnie musi bronić honoru pechowego jak na razie zespołu Renault Elf Polska. Janusz Kulik i Dariusz Urkacz są na drugim etapie wyraźnie szybsi od konkurentów z klasy, ale jak na razie są na drugim miejscu. Prowadzi Piotr Świeboda, m.in. dzięki temu, że pojechał na skórce, bo jego jazda jest również bardzo dynamiczna i szybka. Michał Rej łapie kolejnego kapcia. W tej chwili jest na trzecim miejscu w klasie N3. Krzysztof Wołkowiecki jest w tym za Rejem. Sam rajd na trasie jest. No Chorek zdecydowanie tutaj jest faworytem ze względu na to, że tak jak powiedziałem, jest bardzo dobrze przygotowany do tego rajdu, ale ma doskonałego przeciwnika. Więc ja to już musimy twierdzić, że właśnie Pawłowi Przybylskiemu po dłuższym czasie przerwy wyrósł godny go bardzo wysokiej klasy przeciwnik w osobie tego Chorekczyka. No i w ogóle jeżeli chodzi o same wrażenia z jazdy, no jazda jest bardzo szybka. Uważam, że jedzie tak szybko, że właściwie ja twierdzę, no a trochę przecież w tych samochodach rajdowych czasu spędziłem, no już nie można by było pojechać szybciej. Praktycznie jedzie bez żadnych błędów, jedzie bardzo dobrym torem, z bardzo dużą dynamiką, no i są to te czasy świadczą o tym. Po pierwszym dniu mieliśmy przewagi nad Pawłem i Krzysiem Wędrysem 26 sekund. No dzisiaj od początku, od 2 do 5 sekund wygrywamy poszczególne odcinki specjalne i w tej chwili ta przewaga wynosi 40 sekund. No. Jak przebiega dzisiaj walka na odcinki specjalne? Według scenariusza dnia wczorajszego prowadzi Krzysiek, zwykle odbywał 2-3 sekundy. Próbowaliśmy do tego momentu troszeczkę zaatakować, ale nie udało nam się, więc myślę, że już pozostaniemy na tych pozycjach. Końcówka rajdu to cztery OS-y tworzące ostatnią pętlę, z których jeden do złudzenia przypomina odcinki specjalne z rajdu Tysiąca Jezior. W takich właśnie warunkach można było podziwiać zwycięzców 21. Jarmala, Krzysztofa Chłopca i Macieja Wzlawskiego, którzy w pięknym stylu pokonywali ostatnie kilometry rajdu. Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys równie pięknie poruszali się po szutrach. Na mecie zameldowali się na drugiej pozycji generacji ze stratą 1 minuty i 4 sekund do Hołowczyca. W Mistrzostwach Polski obaj zawodnicy są na pierwszym miejscu z równą ilością punktów. Robert Herba i Andrzej Górski w samochodzie Mitsubishi Lancer zajmują trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu i wygrywają po raz kolejny grupę N. Wiesław Stef z Arturem Stolupą tracą ostatnio po 51 sekund, zajmują drugie miejsce w NC i czwarte w generalnym rajdu. Ponieważ Hałas i Zbigniewa Głowski, mimo że nie preferują dynamicznego stylu jazdy, do metu dojeżdżają na wysokiej piątej pozycji w klasyfikacji generalnej i trzeciej w grupie N. Robert Kępka z Paulusem Rakiem ratują honor ekipy Renault, wygrywając z klasyfikacją o Puchar Światowy. Piotr Świeboda i Marna Wiechowska dojeżdżają z moim okrem na pierwszym miejscu w klasie N3. Bartłomiej Baniowski i Tomasz Czopik zajmują niezłe siódme miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Drugie miejsce w N3 zajęli Janusz Kulik i Dariusz Górka, którzy po kormoranie nadal prowadzą w Ośce i wygrywają klasę N3. Wojciech Masalik z Erykiem Szukańskim osiągają metę na drugiej pozycji w A7, tym samym umacniając się na prowadzeniu w tej klasie. Jacek Sikora po awarii samochodu spada na drugą pozycję w łącznej klasie A6, którą wygrywa Piotr Gadomski. Waldemar Doskor drugi etap rajdu oglądał już z pobocza drogi. Już dawno nie zdarzało mu się tak często nie kończyć rajdu. Oto zwycięzcy 21. rajdu Kormorana, który był memoriałem Mariana Budelicza, Krzysztof Kołowczyc i Maciej Wizlarski.